Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do Niego, że czas Jego służby się skończył, że nieprawość Jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. Głos się rozlega. Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościnie naszego Boga. Niechaj się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równinom niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim, oto wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Niech dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo płonąc pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego,
starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy, w pokoju. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto Słowo Panieńskie. Chwała Tobie. W Ewangelii słyszeliśmy słowa: przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Prostować ścieżki to znaczy nie oszukiwać samych siebie. Prostować ścieżki to znaczy nie okłamywać siebie. Ewangelia ciągle nas przestrzega przed samozakłamaniem. A źródłem samozakłamania jest ustawienie na pierwszym planie swoich racji, opinii ludzkiej, prawnych przepisów, ludzkich ideologii, a nie Bożych przykazań. Wystarczy spojrzeć na mechanizmy obecnie zaistniałej sytuacji. To ustawienie na pierwszym planie zdrowia ciała. Dla wielu ludzi w świecie zdrowie jest najwyższą wartością. Oto człowiek, który w czasie choroby chodzi po własnym mieszkaniu, nawet do toalety w masce nałożonej na twarz. Najbardziej wyrafinowany atak na człowieka jest skoncentrowany na tym, aby uległ samozakłamaniu w przekonaniu, że na ziemi zawsze się to opłaci. Zdrowie jako bożek, choć wiemy, że trzeba je cenić, wyżej stawia życie niż wszystko inne. W naszych czasach, obecnej chwili, zdrowie stało się bożkiem. Są jednak tacy, którzy uważają, że choroba nie przekreśla sensu życia. Ono ma sens nawet wtedy, kiedy człowiek jest ograniczony przez kalectwo, kiedy człowiek jest ograniczony przez śmiertelne choroby. Syn liczący 54 lata wspomina:
Ojca miałem przez ostatnie 2 lata jego życia. Przyszedł od lekarza i oświadczył. Firma, moje zaangażowanie w prace społeczne, udział we wszystkich dyskusjach partyjnych już nie mają znaczenia. Mam raka i krótką perspektywę życia. Od dnia dzisiejszego mam czas dla was. Trójka dorastających dzieci po raz pierwszy w życiu usłyszała od swojego ojca: od dziś mam czas dla was. A po miesiącu od tej wiadomości, będąc w kościele, dzieci dziękowały Bogu za to, że ich tata jest chory i wreszcie ma dla nich czas. I dalej ten syn wspomina: mieliśmy ojca tylko przez ostatnie 2 lata jego życia, bo w tych 2 latach my byliśmy dla niego ważniejsi niż nawet jego choroba. A w ostatnim tygodniu życia, w ostatnim tygodniu przed śmiercią, mamie i każdemu z nas dziękował za to, że nas ma, i życzył nam zdrowia. I równocześnie prosił, byśmy pamiętali, że choroba jest błogosławieństwem. Obecna sytuacja to lekcja mądrości, którą potrafi zaliczyć człowiek mądry. Jeśli dla kogoś zdrowie jest najważniejsze, to w chwili choroby głupieje, a nie mądrzeje. Świat ubóstwia zdrowie. Jezus je ceni, ale dla niego zdrowe życie na ziemi nie było celem, nie było bożkiem. Złożył je w ofierze Ojcu za nasze zbawienie, czyli złożył je z prośbą, abyśmy zmądrzeli.